Nasze dzisiejsze wydarzenie zapoczątkowało projekt pożytku publicznego, który organizujemy przy współdziałaniu miasta Międzyrzec Podlaski. Nasz projekt zawiera organizację zajęć pozalekcyjnych dla dzieci, polegających na nauce i doskonaleniu pływania, ale z elementami ratownictwa wodnego. Dzisiejsze zajęcia polegają na odbyciu zajęć teoretycznych z podstaw ratownictwa wodnego, a także z praktyki pierwszej pomocy, którą specjalnie dla nas prowadzi ratownik medyczny, będący na co dzień zawodowym ratownikiem. Po odbyciu wszystkich zajęć teoretycznych przechodzimy na basen, gdzie przez 1,5 godziny mamy doskonalenie pływania wszystkimi stylami pływackimi, a także wprowadzenie podstaw ratownictwa wodnego w praktyce. Dlaczego tak ważne jest dla nas to, żeby organizować tego typu wydarzenia tutaj u nas w mieście, tak? Nie jest tajemnicą to, że mamy jeziorka międzyrzeckie. Jest to teren, który ściąga bardzo dużo dzieci i młodzieży, szczególnie w okresie letnim, prawda? Wakacyjnym. Tym bardziej przypominamy, że woda, tak, jest to świetne miejsce, jest to sposób na spędzanie wolnego czasu, ale też potencjalne źródło zagrożeń. Dlatego tak ważne, szczególnie tutaj u nas, jest to, żeby uczyć bezpiecznego korzystania z tej wody, z bezpiecznego korzystania na obszarach wodnych, tak? Dlatego również uczymy dzieci podstaw ratownictwa wodnego, tak? Bo jak wiemy, nawet jeśli ktoś bardzo dobrze pływa, to równie ważne jest to, żeby potrafić pomóc samemu sobie, ale też innym osobom na obszarach wodnych. W projekcie naszym uczestniczy około 20 dzieci. Wybraliśmy je w wyniku naboru otwartego. W tym roku postawiliśmy nacisk na to, żeby dzieci posiadały podstawowe umiejętności pływania, tak żeby już im wdrożyć pewne podstawy, żeby mogły sobie spokojnie z tego korzystać, a także dzieci, które już sportowo uczestniczą w całym tym pływaniu i dla nich jest to dodatkowe urozmaicenie zajęć na basenie. Warto podkreślić, że zajęcia są darmowe zarówno dla uczestników, jak i ze strony organizatorów, czyli naszych ratowników. Całość projektu wykonujemy społecznie, poświęcamy się dla całej idei i chcemy, żeby ta idea bezpiecznej wody wybrzmiała bardzo mocno na zewnątrz i będziemy zadowoleni, jeżeli w przyszłym roku uda nam się to zrobić na większą skalę, z większą ilością dzieci, jeżeli oczywiście środki na to pozwolą.